Dzisiaj zajmiemy się czymś interesującym i niezwykle ważnym, bo globalne ocieplenie jest ważne i powinniśmy się nim zajmować, powinniśmy szukać rozwiązań tego problemu. Często jednak jest tak, że debata publiczna doprowadzona jest do takiego absurdu, że sprowadza się to do zastanawiania się, czy globalne ocieplenie jest w ogóle prawdziwe. I nie byłoby to nic dziwnego, bo zawsze znajdą się osoby, które będą wierzyć w teorie spiskowe i różne inne dziwne rzeczy, ale problem pojawia się wtedy, gdy najważniejsi politycy, mniej ważni politycy, publicyści i popularne osobistości mocno mijają się z prawdą. I w dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, w jaki sposób można manipulować odbiorcami i faktami, żeby przedstawić swoje zdanie, które opiera się na słabych argumentach i bardzo nikłych podstawach naukowych. Film, który dzisiaj przeanalizujemy, nazwany został hit internetu Globalne ocieplenie? Przeludnienie? Stanisław Michalkiewicz miażdży lewackie mity. Jak widać, już sama nazwa w pewnym sensie jest manipulacją, która sugeruje, że globalne ocieplenie ma cokolwiek wspólnego z lewicą lub mitami, co jest oczywistą bzdurą i zachęcam Was, żeby obejrzeć ten odcinek do samego końca, żeby zobaczyć, dlaczego tak uważam i na czym opieram swoje zdanie. No i warto też pamiętać o tym, że jeśli ktoś używa takich sformułowań jak lewackie lub prawackie, to bardzo często łączy się to z brakiem solidnych argumentów i chęcią wywołania pewnych emocji i skojarzeń ze stereotypami. Po drugie, wrzucanie filmu zatytułowanego hit internetu jest zwyczajnie słabe, chociaż to akurat nie wina pana Michalkiewicza. Ale najważniejsze, że działa, bo w momencie nagrywania mojego filmu tamten ma 200 tysięcy wyświetleń, prawie 4 tysiące polubień i dużo pozytywnych komentarzy. Takich jak: pan Michalkiewicz jest the best, prawda jest bezkompromisowa, wielki szacunek, dobro narodowe, pan redaktor Michalkiewicz, pan Stasiu mistrz. Tak bekę kręcić z tych cymbałów jak pan Michalkiewicz to chyba nikt nie umie. Szkoda tylko, że on ma rację. To znaczy te matoły myślą, że z tym klimatem to wszystko na serio. W sumie nie wiem czemu szkoda, bo jakby miał rację, to by wszystko było okej. Ale jeśli nie ma racji, to grożą nam poważne konsekwencje klimatyczne i ekonomiczne. Ale widocznie jestem cymbałem i czegoś nie rozumiem. I na koniec tego przydługiego wstępu chciałbym zaznaczyć, że obojętnie jakie masz zdanie na temat globalnego ocieplenia, warto do tego nagrania podejść z otwartą głową. Wszystkie linki do źródeł, o których będę mówił, znajdują się w opisie, żeby można było sprawdzić, czy to, co mówię, ma sens. A tymczasem miłego oglądania. Nazywam się Stanisław Michalkiewicz, mam 71 lat. Ta informacja jest istotna, dlatego że ona dowodzi, że znaczną część, większą część swojego życia spędziłem pod komunistami. I to mnie nauczyło wielkiej ostrożności w podejściu do rozmaitych naukowych rewelacji. Okej. Jest jedna rzecz, w której jest pełna zgoda. I zawsze staram się powtarzać, że warto szukać tych rzeczy, w których się zgadzamy, tych małych elementów, w których się zgadzamy, żeby na ich podstawie budować pewne wspólne rozumienie różnych kwestii. I w tym wypadku jest to ostrożność. Ale uważam, że powinniśmy ostrożnie podchodzić nie tylko do rewelacji naukowych, ale także na przykład do wystąpień publicznych różnych publicystów albo osób wypowiadających się na YouTubie. I uważam też, że nie trzeba było żyć pod komunistami, żeby zrozumieć, że sceptyczne podejście jest najbardziej racjonalne. Przypominam sobie bowiem, że za życia Stalina największym chyba, a w każdym razie bardzo znanym i cenionym naukowcem był Łysenko, Trofim Łysenko. No i jak ktoś nie wierzył w jego teorie naukowe, one były osobliwe, ale jak ktoś w nie nie wierzył, bo Stalinowi się bardzo podobały, jak ktoś w nie nie wierzył, to mógł mieć wielkie kłopoty. W związku z tym większość naukowców, jeśli nawet nie wierzyła, to udawała, że w nie wierzy. Ale Stalin umarł. No i okazało się, że Łysenko wcale nie był żadnym naukowcem, że to po prostu wygłaszał rozmaite brednie. I w tym momencie warto zastanowić się, dlaczego akurat taka historia znalazła się w tym wystąpieniu. Czego ma dowodzić i czy jest ważnym i istotnym elementem w debacie o globalnym ociepleniu. A także, czy jest podstawą do sformułowania logicznych argumentów ze strony pana Michalkiewicza. Sprawdźmy. W związku z tym trzeba z pewną, jak to Rzymianie mówili, cum grano salis, podchodzić do rozmaitych rewelacji, nawet gdyby to była prawda, że aż 80% czy nawet ponad 90% naukowców z czymś się zgadza albo z czymś się nie zgadza.
I wszystko jasne. Po pierwsze, musimy być precyzyjni. Więc jeśli chodzi o kwestie antropocentrycznych zmian klimatu, chodzi o liczbę 97%. Czyli 97% spośród kilku tysięcy prac naukowych z lat 1991-2011 określających przyczyny globalnego ocieplenia wymienia działalność człowieka jako główny powód. Oczywiście ten fakt nie jest oparty na tym, że jest konsensus wśród naukowców, ale jak wszystko w nauce, jest oparty na dowodach. Ale nie do końca o tym chciałem mówić przy okazji tego punktu. Powinniśmy zwrócić uwagę, jakich argumentów używa pan Michalkiewicz, chcąc usprawiedliwić swoje sceptyczne podejście do osiągnięć naukowych. Na przykład za PRL-u 100% naukowców zgadzało się z tym, że ustrój socjalistyczny jest najlepszy. 100%. Bo jak któryś się nie zgadzał, to przestawał być naukowcem. To jest idealny przykład pozamerytorycznego sposobu argumentowania, które nazywane jest błędnym porównaniem lub fałszywą równoważnością. No bo zastanówcie się nad tym przez chwilę. Nie powinniśmy ufać dzisiejszym, światowym odkryciom naukowym tylko dlatego, że za komuny karano naukowców, gdy ich wyniki były sprzeczne z wizją partii. Jest tu jakikolwiek sens? W skrócie chodzi o to, że porównywanie statusu nauki pod rządami autorytarnymi, w których ludziom groziły najróżniejsze negatywne konsekwencje związane z niepodporządkowaniem się jedynej słusznej wizji, do dzisiejszej nauki i roli naukowców, którzy nie mają takich ograniczeń, do których wyników badań mają dostęp inni naukowcy, a wyniki te poddawane są ścisłej kontroli, recenzji, weryfikacji i krytyce innych ośrodków naukowych, żebyśmy mogli jak najlepiej poznać pewne zjawiska i sformułować odpowiednie teorie. Sami też mamy dostęp do tych informacji i możemy dociekać i sprawdzać, czy wszystkie dane, działania i obliczenia są w porządku, z jakiego źródła pochodzą i czy występują pewne błędy w rozumowaniu. Jest to sytuacja zupełnie nieporównywalna z tym, co działo się chociażby za czasów Stalina w Związku Radzieckim i to jest dziwne, że trzeba to tłumaczyć. Aczkolwiek, sądząc po niektórych komentarzach, może się to przydać. No bo wystarczy zastanowić się, czy pan Michalkiewicz przyznałby mi rację, gdybym powiedział, że nie można ufać jego słowom, bo za komuny nie można było ufać politykom i publicystom. Myślę, że nie i słusznie, bo jedna sprawa to sceptycznie podchodzić do różnych kwestii, a druga sprawa to ten sceptycyzm opierać o pewne istotne przesłanki. No więc zgadzali się. No ale okazało się, że ustrój socjalistyczny wcale nie jest taki najlepszy. No i teraz nie bardzo wierzą naukowcy, nie bardzo wiedzą, w co mają wierzyć. To jest kolejny znak wskazujący na to, że pan Michalkiewicz nie do końca rozumie, czym jest nauka. Może to przez to, że cały czas myślami jest 80 lat temu w Związku Radzieckim i patrzy na wszystko przez czerwone okulary? Ale sęk w tym, że naukowcy nie szukają rzeczy, w które mogą wierzyć, ale przy pomocy metod naukowych starają się świat poznać i zrozumieć. Myślę, że znakomitą wskazówką w to, co mają wierzyć, to jest to, kto daje granty. I za co? Bo jak granty są na przykład za udowadnianie, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, no to dlaczego nie skorzystać? Tylko głupi by nie skorzystał. Głupi ten, co daje, głupszy, kto nie bierze. No i w końcu doszliśmy do jednego z moich ulubionych argumentów, który pomoże nam wygrać niemal każdą dyskusję. Bo wystarczy zasugerować, że strona, z którą się nie zgadzamy, bierze pieniądze i dzięki tym pieniądzom formułuje pewne opinie, a może bardziej przez to, kto daje i na co daje te pieniądze. I oczywiście, co najważniejsze, nie musimy mieć na to żadnych dowodów. Bo i po co? Ale okej, podejdźmy do tego na poważnie. Zastanówmy się, na ile jest to prawdopodobne i na ile takie myślenie jest uzasadnione. Żeby to lepiej zrozumieć, musimy cofnąć się trochę w czasie. Już w 1896 roku pierwszy raz naukowcy doszli do wniosku, że stężenie dwutlenku węgla wpływa na zwiększenie się globalnej temperatury. Zostało to potwierdzone w latach 30. i 40., a w latach 50. mówiło się już szerzej o wpływie dwutlenku węgla na zmiany klimatu. Trzeba mieć naprawdę dużo wyobraźni, żeby dojść do wniosku, że to wszystko jest spiskiem, którego celem jest zarabianie pieniędzy. Bo oczywiście, żeby osiągnąć ten 97% konsensus naukowy i pewność, że to działania człowieka na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wpływają na ocieplenie klimatu,
trzeba by już zacząć wyskakiwać z hajsu pod koniec XIX wieku. Następnie opłacać wszystkie badania, które potwierdziły tę pierwszą tezę, nie zapominając o recenzentach prac naukowych, współpracownikach, ośrodkach robiących pomiary, czasopismach naukowych i uczelniach. A to wszystko na całym świecie, bo przecież to nie jest tak, że jeden kraj się tym zajmuje. Trzeba też dodać, że szeregowanie każdej spośród 12 tysięcy prac z lat 91-2011 o tematyce globalnego ocieplenia i globalnych zmianach klimatu było zlecone zawsze dwóm nieznającym się osobom, które robiły to za darmo. To dzięki ich kategoryzowaniu tych treści naukowych mówimy o 97% zgodności naukowców na temat antropogenicznych przyczyn globalnego ocieplenia. No i mamy przypadki takie chociażby jak NASA, której w obecnej sytuacji politycznej, i nie tylko w obecnej, groziły duże cięcia dofinansowania rządowego ze względu na jednoznaczną pozycję w sprawie globalnego ocieplenia, a pomimo tego zdania nie zmienia. Czyżby naukowcy w NASA nie wiedzieli, że głupi ten co daje, głupszy kto nie bierze. Ale jest jeszcze jeden argument, który moim zdaniem mocno daje do myślenia. Warto się zastanowić, co przez ten cały czas, przez ostatnie kilkadziesiąt lat badań nad zmianami klimatu, robiły firmy mocno związane z paliwami kopalnymi, których spalanie emituje dwutlenek węgla do atmosfery. Warto przecież wiedzieć, że z 10 najbogatszych firm na świecie, 8 jest mocno związana z paliwami kopalnymi i czerpie zyski z ich przetwarzania. I warto się zastanowić, czy mając takie ogromne środki finansowe, nigdy nie kusiło tych firm, żeby w jakiś sposób wpłynąć na świadomość ludzi w kontekście globalnego ocieplenia. Moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, nigdy się nie dowiemy. No ale to nie jest prawda, bo dobrze wiemy, jak to wyglądało i mamy na to dowody. Niedawne śledztwo pokazuje, że firma Exxon, która teraz nazywa się ExxonMobil i która znajduje się na liście 10 najbogatszych przedsiębiorstw na świecie, zdecydowała się w 1977 roku przeprowadzić własne badanie związane z dwutlenkiem węgla, ociepleniem klimatu i działalnością człowieka. Zatrudnili do tego świetnych fachowców, zainwestowali kilka milionów dolarów, tworzyli modele klimatyczne, wydali cały milion dolarów na ogromny tankowiec, który miał badać wchłanianie dwutlenku węgla przez oceany i na końcu okazało się, że naukowcy powiedzieli właścicielom, że człowiek negatywnie wpływa na zmiany klimatu poprzez spalanie paliw kopalnych, a po kolejnym roku badań stwierdzono, że podwojenie liczby dwutlenku węgla w atmosferze wpłynie na podwyższenie globalnej temperatury o 2 do 3 stopni, tak jak mówią naukowcy o tym dzisiaj. Czyli już pod koniec lat 70., 11 lat przed tym, jak na całym świecie zaczęto głośno mówić o globalnym ociepleniu, firmy paliwowe takie jak Exxon, BP, Shell i wiele innych świetnie o tym wiedziało i miało ku temu dowody. Więc co postanowili zrobić? Zainwestować kilkadziesiąt milionów dolarów, żeby siać dezinformację na wielu różnych frontach i jest to niezwykle interesujący temat, na który zrobię osobny odcinek, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić. Ale póki co dodam tylko, że podczas prowadzonego śledztwa odkryto m.in. taką notkę, która krążyła między potentatami paliwowymi. Zwycięstwo osiągniemy wtedy, gdy przeciętna osoba będzie wątpiła naukom o klimacie. I jak widać na podstawie pana Michalkiewicza, a także wielu osób oglądających i słuchających jego wykładu, były to dobrze wydane pieniądze. Proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, że te walka z globalnym ociepleniem podlega pewnej ewolucji. Najpierw zwalczyliśmy, znaczy ludzkość miała walczyć z globalnym ociepleniem. Klimat się ociepla i tak dalej, no to walczymy z klimatem, bo nie chcemy, żeby się ocieplał. Chcemy, żeby był zimny taki, jak się należy, prawda, bo wtedy się mięso się nie psuje. Problem jest taki, że duża konsumpcja mięsa także wpływa na ocieplenie klimatu poprzez wycinanie ogromnych połaci lasów i uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery. Więc warto zastanowić się, na czym nam bardziej zależy. No ale w Ameryce jedna po drugiej i trzecia po tych dwóch nastały bardzo ciężkie zimy. W tej sytuacji podtrzymywanie opinii, że nadchodzi tu globalne ocieplenie, zaczęło być trochę ryzykowne. W związku z tym utytułowana łobuzeria trochę zmieniła rozłożenie akcentów. Już nie walczyliśmy z globalnym ociepleniem,
bo to nie wiadomo było, czy on się ociepla, czy nie, tylko ze zmianami klimatycznymi. No, klimat, wiadomo, zmienia się, w związku z czym, czy tak się będzie zmieniał, czy tak się będzie zmieniał, to zawsze możemy z tym walczyć. Całkiem zabawne jest to, że tytuł omawianego filmu ma w nazwie Stanisław Michalkiewicz miażdży lewackie mity, kiedy w rzeczywistości sam powtarza mity, które usłyszał pewnie od różnych osób i znalazł w różnych miejscach, a które to można obalić, spędzając 10 minut na rzetelnym poszukiwaniu w internecie. Żeby dalej zrozumieć ten mit, trzeba zapoznać się ze znaczeniami obu pojęć, co na pewno pan Michalkiewicz zrobił, chcąc rzetelnie przygotować się do referowania tego tematu. Tak więc globalne ocieplenie w skrócie oznacza długookresowy trend wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi. I przy okazji trzeba zaznaczyć, że żaden klimatolog nigdy nie stwierdził, że po kilku ostrych zimach w jednym miejscu na Ziemi trzeba przekreślić globalne ocieplenie, bo co za niespodzianka, kluczem jest słowo globalne. Zmiana klimatu z kolei odnosi się do globalnych zmian klimatu związanych w szczególności ze wzrostem średniej temperatury globalnej, ale uwzględniając też m.in. zmiany w opadach, występowanie susz, ekstremalnych zjawisk pogodowych czy zakwaszenia oceanów. Okej, widać, że są to dwa różne terminy i w sumie jeden zawiera się w drugim, ale może rzeczywiście tak jest, że po jakimś czasie zaczęto odchodzić od sformułowania globalne ocieplenie. Sęk w tym, że i tutaj pan Michalkiewicz się myli i wprowadza swoich odbiorców w błąd, a biorąc pod uwagę ich pozytywny odbiór tamtego nagrania, można założyć, że nikt tego dokładnie nie sprawdził. Oba sformułowania współistnieją i są powszechnie używane od kilkudziesięciu lat. Sformułowanie zmiana klimatu pojawiło się już w 1956 roku w pracy Gilberta Plassa. W latach 70. w czasopiśmie naukowym Science opublikowano list zatytułowany Climatic Change. A czasopismo o takiej nazwie powstało w 1977 roku i wychodzi do dziś. Za to termin globalne ocieplenie pierwszy raz pojawił się w roku 1975, użyty został przez Wallace'a S. Brickera, niestety zmarłego kilka dni temu, w artykule Zmiana klimatu, czy jesteśmy na krawędzi wyraźnego globalnego ocieplenia. I od tego czasu jest używane w związku z oczywistymi danymi wskazującymi na systematyczny wzrost globalnej temperatury. Możemy też sprawdzić, jak często oba terminy pojawiają się w literaturze naukowej na przestrzeni ostatnich 40 lat. Na wykresach widać, że termin zmiana klimatu pojawił się wcześniej, jest częściej używany, ale głównie przez to, że to po prostu termin szerszy. Jednak rozwój obu terminów jest bardzo podobny, co można także zobaczyć na wykresie uwzględniającym ostatnie 5 lat. Tak więc pan Michalkiewicz, podobnie jak wiele innych osób, powtarza pewien mit, który z rzeczywistością niewiele ma wspólnego. I szczerze nie dziwię się, że wypowiadając takie słowa, w głowach różnych ludzi można zasiać ziarno wątpliwości. Ale trzeba pamiętać, że za każdym razem, gdy odbieramy taką informację, warto sprawdzić, czy to prawda. I w tym wypadku był to pewien rodzaj prawdy. Tak zwana gównoprawda. Proszę Państwa, ale tak naprawdę jak jest? Ociepla się klimat czy nie? Może się ociepla. Może się ociepla. Ale to jest rzecz normalna, że się raz ociepla, innym razem się oziębia. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek brał udział w rozmowie na temat globalnego ocieplenia, słyszał podobny argument, czyli kiedyś klimat był cieplejszy, potem był zimniejszy, że są to naturalne cykle przyrody. I rzeczywiście tak było. Ale czy to oznacza, że skoro coś działo się od zawsze, to człowiek nie może mieć na to wpływu? Czy można by stwierdzić, że nie można winić człowieka, że drastycznie zmniejsza się ilość dzikich gatunków zwierząt, tylko dlatego, że przecież zwierzęta kiedyś też wymierały i to bez ingerencji człowieka. Klimat się zmienia, raz się ociepla, innym razem się oziębia. No i dobrze by było postawić pytanie, no dobra, od czego to zależy? I to jest świetne pytanie. I tak naprawdę od tego pytania powinniśmy zacząć naszą przygodę w szukaniu informacji na temat globalnego ocieplenia. Bo nauka nie stara się stwierdzić, że coś się zmienia i tyle, ale stara się zrozumieć, dlaczego tak się właśnie dzieje. I w tym wypadku na podstawie badań z ostatnich 200 lat możemy na te pytania odpowiedzieć. Na zmiany klimatyczne w okresie ostatnich 420 milionów lat miały wpływ przede wszystkim nasłonecznienie, czyli ilość energii słonecznej, którą otrzymywała Ziemia. Składa się na to nie tylko wydajność energetyczna Słońca, ale także pozycja, w jakiej znajduje się Ziemia. Drugim niezwykle istotnym czynnikiem są gazy cieplarniane.
Poza tymi głównymi czynnikami mamy też wpływ wybuchów wulkanów, uderzeń meteorytów czy na przykład aerozole siarczanowe związane już z działalnością człowieka, a także czynniki takie jak ilość chmur czy pokrywy lodowej, które mogą wzmacniać ocieplenie lub je osłabiać. I tak właśnie to aktywność słoneczna i poziom dwutlenku węgla w atmosferze w znacznym stopniu były odpowiedzialne za to, jak wyglądał klimat na Ziemi przez miliony lat, co jest dokładnie udokumentowane. Czemu więc teraz zwiększa się temperatura? Może to wina Słońca, a nie człowieka. Sęk w tym, że od ponad 50 lat aktywność słoneczna spada, więc wpływ Słońca na globalne temperatury jest znikomy, a czasem wręcz ujemny. A i tak temperatura rośnie. Bo na przykład w epoce Siluru nie było przemysłu żadnego na Ziemi. Nawet chyba zwierząt nie było takich, które produkują metan. To jest gaz cieplarniany, bardzo taki groźny, jeszcze groźniejszy od dwutlenku węgla. No a klimat się ocieplił. A potem się oziębił. Od czego to zależy? Sęk w tym, że nie potrzeba przemysłu ludzkiego i hodowanych na ogromną skalę zwierząt, żeby cykl obiegu węgla w przyrodzie miał miejsce i wpływał na temperaturę. I tak na przykład epoka lodowa, która miała miejsce 300 milionów lat temu, była spowodowana spadkiem stężenia CO2 w atmosferze w wyniku działania cyklu węglanowo-krzemianowego, który polega na wiązaniu gazowego dwutlenku węgla do postaci mineralnej, a także w wyniku tworzenia się węgla w procesie cyklu organicznego. A potem znowu zrobiło się ciepło, gdy dwutlenek węgla uwolnił się do atmosfery w trakcie największych erupcji w historii Ziemi, które związane były z powstaniem m.in. trapów syberyjskich. I gdy takie ilości dwutlenku węgla dostały się do atmosfery, zrobiło się dużo cieplej. I jest to oczywista rzecz, dlatego gdy od kilkudziesięciu lat wydobywamy i spalamy ogromne ilości m.in. ropy i węgla, zwiększamy znacznie stężenie CO2 w bardzo krótkim okresie, co powoduje, że globalna temperatura się podnosi, pomimo tego, że aktywność Słońca na to by nie wskazywała. Proszę Państwa, no ja nie wiem, bo ja jestem dyletantem, ale, no chociaż, jak ponieważ jestem dyletantem, to się interesuję takimi rzeczami i chcę dotrzeć do prawdy, zwłaszcza, że nikt mi nie daje na to grantu. W związku z tym mogę docierać do takiej prawdy, która jest prawdziwa. No ale sprawdźmy, jak wygląda dochodzenie do prawdziwej prawdy przez pana Michalkiewicza, oprócz zarzucania korupcji ludziom, z którymi się nie zgadza. Proszę Państwa, kiedyś prenumerowałem taki miesięcznik popularno-naukowy francuski Science Vie. No i tam bardzo ciekawe, w jednym numerze były bardzo ciekawe takie publikacje. Mianowicie, jakie mogą spotkać Ziemię katastrofy. No i jedna katastrofa była taka, że Ziemia pokryje się całkowicie, nastąpi całkowite zlodowacenie Ziemi. Katastrofa, bo tu zlodowacenia, ale takie mniejsze to już były, a tu całkowite zlodowacenie Ziemi. No i dlaczego taka katastrofa może nam grozić? Otóż, proszę Państwa, Ziemia się porusza w Układzie Słonecznym. Ten Układ Słoneczny jest umiejscowiony w galaktyce Drogi Mlecznej i razem z całą galaktyką obraca się wokół jądra Drogi Mlecznej. Obrócił się może 20, może 25 razy, bo dokładnie to ja w każdym razie tego nie wiem, ale podobno inni też dokładnie nie wiedzą. Ale zauważyli niektórzy bystrzy obserwatorzy, którzy chyba, no nie wiem, czy biorą granty, a jeśli biorą jakieś granty, to nie za globalne ocieplenie, nie za udowadnianie globalnego ocieplenia, tylko tam innych rzeczy. I zauważyli jedną prawidłowość, bo Układ Słoneczny, poruszając się wokół jądra Drogi Mlecznej, nie porusza się po linii prostej, tylko po linii spiralnej, o w ten sposób. Takie koła robi. I zauważyli ci obserwatorzy bystrzy, że okresy wielkiego wymierania na Ziemi, a zdarzały się takie okresy wielkiego wymierania, akurat prawie dokładnie się zbiegają z tymi momentami, kiedy Układ Słoneczny przechodzi przez ramiona galaktyki. No, ciekawe. Nie wiem, czy ta obserwacja jest prawdziwa, ale chyba tak. Przepraszam, że podałem taki długi fragment, ale chciałem, żeby pojawił się w całości i żeby nikt później mi nie zarzucał, że wyrwałem coś z kontekstu. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na coś, co jest idealnym też przykładem czegoś, co nazywa się efekt potwierdzenia. I występuje wtedy, kiedy szukając pewnych informacji, szukając
prawdziwej prawdy, tak naprawdę przyjmujemy jedynie te informacje, które już potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, a odsuwamy od siebie wszystkie te informacje, które temu przeczą. I tak tutaj pan Michalkiewicz nie wierzy w globalne ocieplenie, więc trafiając na setki badań i tysiące dowodów, opracowań i zebranych danych, że jest ono prawdziwe, stwierdza, że zostały one spreparowane za pieniądze. Ale gdy trafia na jedno badanie, które rzekomo potwierdza jego przypuszczenia, uważa je za prawdziwe i odporne na korupcyjne propozycje. Jedni naukowcy, z którymi się nie zgadzamy, są łobuzerią, a ci, z którymi się zgadzamy, to bystrzy obserwatorzy. To nie jest nic nowego i tak samo działają osoby, które wierzą w płaską ziemię, w szkodliwość szczepionek i różne inne masońskie spiski. Problem w tym, że chcąc dojść do prawdy, musimy często zmierzyć się z informacjami, które poddają w wątpliwość to, co wcześniej uważaliśmy za słuszne. Bo w innym wypadku jest to jedynie łechtanie ego i oszukiwanie samych siebie, a często, tak jak w tym przypadku, także innych. Ale przejdźmy do badania, o którym wspomina pan Michalkiewicz. Rzeczywiście, w 2003 roku dwóch badaczy, Nira Shaviv z Uniwersytetu Jerozolimskiego i Jan Weizera z Uniwersytetu Ruhr, przedstawili tezę, jakoby istniało powiązanie między cyklicznymi zmianami klimatu a przechodzeniem naszego Układu Słonecznego przez ramiona spiralne galaktyki. Problem w tym, że w 2008 roku, dzięki nowym danym z kosmicznego teleskopu Spitzera, dowiedzieliśmy się, że Droga Mleczna składa się z dwóch ramion spiralnych, a nie jak wcześniej sądzono, z czterech. Rok później obliczono, że nasza galaktyka ma dużo więcej masy, a prędkość naszego Układu Słonecznego jest większa niż wcześniej myślano. Gdy użyto nowych, dokładniejszych danych przy ponownych obliczeniach z badania Shaviva i Weizera, okazuje się, że wskazanej korelacji już nie ma. Ale wiecie co? Podejrzewam, że pan Michalkiewicz może mieć nawet odpowiedź na takie argumenty, które podałem i zasugerować, że wszystkie kolejne badania, które pojawiły się po tamtym, były sponsorowane przez osoby, które chcą udowodnić globalne ocieplenie. Co prawda dopiero po jakimś czasie okazało się, że można nową wiedzę o kosmosie przełożyć także na tamto badanie, ale co z tego? Co ciekawsze, nawet wtedy opieranie się na tym badaniu w kontekście aktualnych zmian klimatu byłoby błędne. A żeby o tym wiedzieć, wystarczyło zajrzeć do tego badania. Wtedy okazałoby się, że autorzy zwracają uwagę, by nie przekładać wyników tego badania na aktualne ocieplenie klimatu, bo zmiany, o których oni mówią, dzieją się na przestrzeni milionów lat i nie przeczą one teorii o antropogenicznym ociepleniu klimatu. Dlaczego jednak wyszło tak, jak wyszło? Prawdopodobnie dlatego, że pan Michalkiewicz przeczytał tekst, który był informacją prasową opublikowaną przez uniwersytet, na którym pracował Shaviv i który przedstawiał treści, których nie sposób znaleźć w samym badaniu, a które nawet stoją w sprzeczności z tym, co naukowcy sami w tekście przedstawili. Niewiele trzeba było, żeby dziennikarze podchwycili ten temat, a potem pan Michalkiewicz, a na końcu osoby, które go słuchały. A wystarczyło, żeby sprawdzić samo badanie. Jesteśmy już na końcu dzisiejszej podróży. Wiem, że była długa, ale mam nadzieję, że było warto i że osoby, które wcześniej sceptycznie podchodziły do tematu globalnego ocieplenia i być może przytakiwały panu Michalkiewiczowi, spojrzą teraz na ten temat z trochę innej perspektywy i otworzą się na inne informacje. A wszystkie osoby, które nie były sceptycznie nastawione do globalnego ocieplenia, mam nadzieję, że będą mogły wykorzystać te informacje, żeby spróbować przekonać innych. Jeśli jednak nadal uważacie, że globalne ocieplenie to fikcja, napiszcie w komentarzach, czemu tak myślicie i na czym opieracie swoją wiedzę, bo bardzo jestem ciekaw waszych opinii. Przy okazji chciałbym zachęcić was do zapoznania się z nową inicjatywą społeczną, która nazywa się FOTA for Climate i która będzie polegać na szukaniu skutecznych rozwiązań problemu globalnego ocieplenia oraz degradacji ziemskiej biosfery. Więcej informacji znajdziecie w linkach na dole. Tam także znajdziecie link do zawsze niezawodnej strony Nauka o klimacie, która jest kompendium wiedzy naukowej z zakresu nauki o klimacie. A jeśli chcecie wesprzeć mnie w mojej działalności, to koniecznie sprawdźcie mój profil na Patronite, bo jesteśmy już niezwykle blisko osiągnięcia progu pełnoetatowej pracy na rzecz bliskich nam wartości. Musicie jednak pamiętać, że mój kręgosłup moralny ma się całkiem dobrze, więc nie zrobię za pieniądze nagrań o tym, że jaszczuroludzie rządzą światem albo że GMO wyżera nam mózgi. I jeszcze wracając do tego, o czym mówiłem na samym początku tego nagrania.
Nauka nie jest prawicowa ani lewicowa. Tak samo globalne ocieplenie to nie jest ideologia czy subiektywna wizja świata, ale to są po prostu fakty. I warto wiedzieć o tym, że pierwszy raz do publicznej debaty ten temat wprowadziła wywodząca się z partii konserwatywnej Margaret Thatcher. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. When I spoke to the Royal Society about the environment over a year ago, I spoke about the global threat of climate change. I set out the magnitude of the challenge we face. Until recently, we've always thought that whatever progress humanity makes, our planet would stay much the same. That may no longer be true. The way we generate energy, the way we use land, the way industry uses natural resources and disposes of waste, the way our populations multiply, those things taken together are new in the experience of the Earth.